czy Bessy, jaką znamy, więcej nie będzie, jak mądrze obchodzić system podatkowy oraz czy warto rzucić teraz wszystko i przejść w memcoiny. To tylko niektóre z pytań, jakie zdaliście w nowszym Q&A, więc jeżeli rozumiesz, że nie są to porady inwestycyjne, łapa w górę i lecimy z tematem. A co jeśli Bessy nie będzie, tej cyklicznej, dużej? No właśnie. Co wtedy? Pamiętajmy, że na rynku krypto naszym celem jest ustalenie pewnych scenariuszy. Nie ma tak, że wiemy, co się konkretnie wydarzy i na to stawiamy po prostu all-in, tak robią po prostu hazardziści. Zawsze jest tak, że może być bardzo dobrze, dobrze, średnio dobrze, źle lub bardzo źle. Więc pytanie. Który scenariusz uważamy za najbardziej prawdopodobny? Jeżeli uważasz, że faktycznie jest taki scenariusz, że besty nie będzie, to się po prostu do niego przygotuj. I już załóżmy, jeżeli nie będzie tej dużej besty, czyli powiedzmy, Bitcoin zjedzie o 30%, to sobie po prostu ustal może takie coś, że ok, zbieram, chcę mieć 5% przynajmniej albo 10% w stablecoinach w moim portfolio, ale kiedy cena Bitcoina zaliczy 30%. Procent w dół, to kupuję u bitcoina za 3% moich, za 30% wartości moich wszystkich stabli. Już bądźmy praktyczni. Nie wiemy, co się wydarzy, nikt tego nie wie. Moim zdaniem, będzie jeszcze jednak BESA. Będzie ona może nie tak duża jak poprzednie. Widzimy zresztą, że one są coraz bardziej płytkie. To jednak wciąż znaczące. A jako, że większość ludzi na rynku to nie są jednak ETF-y, są to dalej stare bitcoiny oraz starzy gracze, myślę, że będą reagować bardzo podobnie. Pytanie, jak dużą ilość tak zwanej ulicy nowego kapitału, świeżego kapitału na rynek wejdzie? Ponieważ to oni będą decydować oraz osoby, które grają na dźwigni, jakie minusy zobaczymy. Ja jednak uważam, że jest wysoce prawdopodobne, że jednak minus 50 i dalej jest wciąż jednym z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy. Natomiast tego, jakie będą konkretnie wyceny i spadki, absolutnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Natomiast to, co możemy przewidzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, to to, w jaki sposób ludzie będą się zachowywać podczas kolejnego cyklu Bessy, ponieważ recesja jest to znów coś, co jest wpisane w obecny system finansowy. I kiedy ona nadejdzie, Bitcoin też najprawdopodobniej spadnie. A kiedy Bitcoin spada, ludzie po prostu wyprzedają Panice, tak było, jest i będzie na wszystkich aktywach. I akurat tę paniczną wyprzedaż, czy też niepohamowaną chciwość możemy monitorować, chociażby wskaźnikami SOPR, które pokazują nam, czy danego dnia, dana grupa inwestorów, czy to krótkoterminowi, czy to długoterminowi sprzedają w większości z zyskiem, z jakim zyskiem, czy też ze stratami. I widzimy z cyklu na cykl. Nieważne, czy cena Bitcoina była po 10 dolarów, czy po 69 tysięcy dolarów, inwestorzy maksymalnie wyprzedają 50% na minusie. Ogólnie, uśredniając, między 40 a 50% jest to maksymalny poziom bólu, jaki inwestorzy po prostu znoszą. U mnie ja sobie ustaliłem, jeżeli wejdziemy w kapitulację i pojawią się okolice 20-30%, u mnie będzie to moment, w którym zacznę się mocno zastanawiać nad tym, aby ponownie w Bitcoina zacząć wchodzić. Jeżeli ludzie zaczynają wyprzedawać się ze stratami, czym większe straty będą realizować, tym ja Większe zakupy będę czynił. Po prostu znacie to przysłowie. Bądź chciwy, kiedy leje się krew, i sprzedawaj, kiedy ludzie są chciwi. A kiedy faktycznie leje się krew, to nie wtedy, kiedy mamy korektę o minus 10%, ponieważ wtedy ludzie mogą realizować zyski. Krew się leje wtedy, kiedy ludzie sprzedają i biorą stratę na klatę. Zainwestował ktoś 100 tysięcy złotych w bitcoina, spada to o 30% bierze z rynku 70 tysięcy i od takiej osoby ja chcę Bitcoina kupować, a nie od kogoś, kto kupił za 100 tysięcy, sprzedaje za 3 miliony, ja miałbym teraz wejść i od tej osoby kupić. To możemy dla siebie monitorować i moim zdaniem jest to wskaźnik, który będzie bardzo powtarzalny, nie oczywiście jeden do jednego, to jednak będzie to jeden z najlepszych wciąż wskaźników do obserwowania w kolejnych cyklach. Jak mądrze obchodzić system podatkowy? Jak inwestować, by zmniejszyć bądź uniknąć podatków od naszych kryptoinwestycji? No, powiedzmy tutaj o rynku polskim. Mądrze obchodzić system podatkowy. Jeżeli mówimy o obchodzeniu systemu podatkowego, to się kojarzy z czymś nielegalnym i tego zdecydowanie nie polecam. Natomiast grając w grę pod tytułem inwestycje, pod tytułem biznes, należy. Korzystać z systemu podatkowego na naszą korzyść. Tak robią wszyscy gracze. Jeżeli ty tego nie robisz, po prostu przegrywasz. Tak wygląda ta gra. Ja tego nie wymyśliłem. I tutaj, w przypadku rynku kryptowalut, musimy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Jeżeli faktycznie nie chcesz zapłacić podatku od krypto, no to właściwie na dzień dzisiejszy masz dwie ścieżki. Nielegalną, czyli po prostu gdzieś kieszujesz się po cichu, wychodzisz do Fiatów lub robisz to legalnie. A legalnym sposobem, żeby nie zapłacić podatku w Polsce, będąc rezydentem podatkowym w Polsce, jest. Zmiana rezydentury, póki jeszcze jesteś na rynku krypto. Zanim wyjdziesz do fiatów, jeżeli będziesz rezydentem, powiedzmy w Dubaju, jesteś w stanie po prostu wyjść za zero. Wszystko zatrzymać dla siebie. Są inne jurysdykcje, które oferują także 0%, więc wszystko jest kwestią tego, czy to się finalnie tobie opłaci, ponieważ to nie jest tak, że wybierasz sobie ten kraj i już i tam chcesz się rozliczyć. Musisz tam po prostu. Być chociaż przez dłuższą chwilę, po prostu tam zamieszkać i wziąć ze sobą sporą część swoich po prostu zobowiązań życiowych. Tak to wygląda. Natomiast mamy sposoby na to, aby ograniczać podatki zdecydowanie. I tutaj na początek, wiedz, że dla wszystkich, jak się patrzy, w Polsce jest to 19%. Jest to podatek od zysków kapitałowych. Natomiast, jeżeli wyjdziesz do Stablecoinów, nie musisz się rozliczyć, ponieważ przekładasz w tym momencie potrzebę wyjścia. Są stablecoiny oparte o złotówkę, o dolara, o euro, o złoto, o czym też już rozmawialiśmy podczas QA. Więc tutaj masz wybór. Nie musisz się rozliczyć teraz. Możesz to przekładać i rolować podatek z roku na rok. Idąc dalej, nawet jeżeli sprzedasz w danym roku podatkowym kryptowaluty za złotówki ich nie wykorzystasz wszystkich tych środków, no to do 31 grudnia masz czas, żeby odkupić kryptowaluty. Po prostu, jeżeli odkupisz kryptowaluty, nawet jeżeli będą to stablecoiny, to w tym momencie obniżasz także swój podatek, który masz do zapłacenia, ponieważ zwiększasz koszt uzyskania przychodu. I to znów kolejny sposób legalny w 100%, który jest używany przez wiele osób na rynku kryptowalut. To jednak, na koniec dnia wiem, co powiecie: i tak przecież kiedyś, kiedyś będzie trzeba wyjść do złotówek, ale czy na pewno są przecież kraje, które uznały bitcoina jako legalny środek płatniczy? I kto wie, być może, jeżeli będziesz wystarczająco długo rolował ten potrzebę zapłacenia podatku, kto wie, być może przyjdzie piękny taki czas, także w Polsce, że bitcoin zostanie uznany za pieniądz, tak samo chociażby jak dolar czy złotówka, i nie będziemy musieli się po prostu rozliczyć, kiedy będziemy wychodzić. I przyjdzie taki piękny czas, czyli taka idylla kryptowalutowa, w którą coraz mniej osób wierzy, więc być może przyjdzie taki czas, że Bitcoin faktycznie zastąpi waluty, jakie znamy. I w ten sposób nie zapłacisz podatku. Kto wie, nikt nie zna. Przyszłości na obecną chwilę jest kilka metod. Podałem tutaj kilka z nich, w jaki sposób możemy rolować, w jaki sposób możemy pomniejszać nasz podatek w 100% legalnie macie też rozwiązanie, możecie wyjechać sobie za granicę i nie zapłacić podatku nic, jeżeli staniecie się rezydentem podatkowym. Więc nie macie związanych rąk, pamiętajcie, nie jesteście drzewem, możecie w każdej chwili się wyprowadzić. Nikt was nie. Trzym, a jeżeli jesteśmy w kraju, w którym panują pewne zasady, to zostając w tym kraju, po prostu na te zasady się godzimy. Oczywiście podczas wyborów mamy możliwość zmiany, ale czy na pewno? Jeżeli szukasz prostego i zrozumiałego poradnika w jaki sposób postawić pierwsze kroki na rynku kryptowalut, nagrałem kilkunastominutowy materiał, który dokładnie ci wszystko wyjaśni. Jeżeli oglądasz na telewizorze lub na laptopie, możesz zeskanować kod QR swoim smartfonem lub Poniżej w opisie znajdziesz link do tego materiału. A teraz lecimy dalej z pytaniami. Jak uważasz, czy scenariusz przedwcześnie zakończonej hossy na wiosnę będzie samo spełniającą się przepowiednią? Ja osobiście uważam, że hossa skończy się wtedy, kiedy skończy się płynność, a póki co płynność rośnie, nie wiemy, kiedy ona. kiedy. Ta płynność przestanie być zwiększana. Biorąc pod uwagę cykliczność, to końcówka raczej 2025, początek 2026. Biorąc pod uwagę cykliczność stricte na rynku krypto, wychodzi na to, że mamy chyba, tak dobrze pamiętam, październik roku 2025. Jednak, jeżeli pytasz, że samo spełniająca się przepowiednia, aby zakończyć hostel na wiosnę, to prawdopodobnie znalazłeś wystarczającą ilość potwierdzeń gdzieś w internecie. Tylko dlaczego to, co widzimy na social mediach, w internecie. Nie, jest, nie powinno być dla nas najlepszym wyznacznikiem. Zdradzę Ci sekret, w jaki sposób social media działają. Jeżeli zaczynasz obserwować, spędzać czas na jakiejś konkretnej informacji, po prostu dostaniesz tej informacji więcej, co nie oznacza, że ta informacja jest prawdziwa. Chociażby widzieliśmy to podczas właśnie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, jeżeli interesowałeś się bardziej Trumpem, to praktycznie nic o Kamali Harris nie widziałeś. Jeżeli odwrotnie, czytałeś i zostawałeś na artykułach o Kamali Harris, prawie w ogóle Trump ci się nie wyświetlał. Tak działają algorytmy. Algorytmy to ty programujesz, czasem jaki spędzasz na danych informacjach. I tak samo jest w tym, jeżeli pytasz o samo spełniającą się przepowiednie, to prawdopodobnie widziałeś wystarczającą ilość rzeczy, przy tym się zatrzymałeś, komentowałeś to, wchodziłeś w interakcję i dostajesz po prostu tego więcej. Są ludzie, którzy uważają, że jesteśmy w supercyklu. Zacznij sobie wpisywać przez 5 dni pod rząd supercykl, koniec Hossy 2025-2026, zobaczysz, że coraz więcej takich informacji będziesz widział. To znów nie oznacza, że faktycznie to się spełni. Nikt nie ma zielonego pojęcia, co się wydarzy, dlatego własna strategia, własne cele jest to po prostu klucz, jeżeli inwestujemy na rynku krypto. Czy fundamenty są zazwyczaj wyssane z palca? Krypto to nie obstawianie mody za żetony, to czy nie głupotą jest nie inwestować w wygrywające, Memy? Bardzo podoba mi się to wielowątkowe pytanie. Na początek, wielokrotnie fundamenty nie są wyssane z palca. Tylko jak działa rynek krypto, to widzimy. Bardzo często jest handel pod narrację i wtedy fundamenty odchodzą w zapomnienie. Natomiast jeżeli mówimy o dużym kapitale, bardzo często im tylko fundamenty się liczą. Więc w obecnym cyklu widzimy, że memy mają się dobrze. To jednak są tutaj ukryte pewne pułapki, ponieważ to myślenie widzę, że się budzi w wielu naprawdę osobach. Czyli wiele osób już właściwie to robi. To jest ok, ponieważ. Sam kiedyś takie rzeczy robiłem, czyli trzymasz coina, który underperformuje, inne coiny rosną dookoła, wszyscy cię przekonują, że ich coiny są dużo lepsze od twojego, finalnie go zamieniasz i finalnie tracisz, ponieważ zazwyczaj robisz to w bardzo złym momencie. Teraz, które memy faktycznie będą godne uwagi, powstaje ich dosłownie dziesiątki tysięcy dziennie. My widzimy tylko te najlepsze historie, tych najgorszych historii nikt nie pokazuje. Tak działa inwestowanie. Ludzie po prostu wstydzą się swoich błędów. Kolejną pułapką jest to, że wyrabiasz tutaj w sobie nawyk. I nawet jeżeli Zrobisz tego typu trafne działanie, czego oczywiście tobie życzysz, jeżeli jesteś traderem, spekulujesz na tym, jak najbardziej ok. Jest to część rynku, wolna wola, każdy robi co chce. Tylko jest tutaj pewna taka pułapka, że jeżeli wyrobisz w sobie nawyk przeskakiwania w kolejną narrację, jest wysoce prawdopodobne, że w pewnym momencie nie zrobisz tego na czas i wejdziesz w niszę, która albo już właśnie szczytuje, i finalnie wszystkie zyski, które zbierałeś po drodze, przeskakując z niszy w niszę, po prostu stracisz na jednej tego typu zagrywce. Widzieliśmy to wcześniej, to nie jest pierwsze Rodeo, jakie widzimy. Oczywiście mamy nieco dłużej, dobrze performują niż inne altcoiny, to jednak nie jest to pierwszy raz na rynku, kiedy jakaś nisza ma się super, dobrze. Wystarczy cofnąć się około 6-7 miesięcy. Wstecz i zobaczyć, co dokładnie działo się z niszą AI, z niszą gamingową, jakie błędy ludzie popełniali. Jakie błędy mam na myśli? Dokładnie takie, czyli masz coina, powiedzmy z niszy L1, który underperformuje, te widzisz 200, 300, 400%, nie wytrzymujesz, wchodzisz i finalnie okazuje się, że już kolejnego razy dwa nie będzie. I to ty byłeś tym dawcą kapitału, żeby te osoby, które tak chętnie coiny szilowały coiny reklamowały, po prostu stajesz się dla nich dostawcą płynności. Wcześniej czy później, dla większości się to wydarzy, dla niektórych będzie to strzał życia, będzie to żyła złota. To jednak, na skali prawdopodobieństwa, mamy, myślę, maksymalnie kilka procent osób, która wyjdzie z tego typu zagrań. Pozytywnie, biorąc pod uwagę długoterminowe inwestycje, mamy tutaj 80-90% osób, które, jeżeli nie spanikują, spokojnie poczekają na dobrych projektach przez kilka lat, po prostu wychodzą z tego obronną ręką. Ja jestem po tej stronie i po prostu sobie spokojnie czekam. Po tej stronie byłem, nie spodobało mi się, dlatego wybieram tę drugą opcję, moim zdaniem dużo bardziej konserwatywną, na pewno mniej atrakcyjną pod kątem zwrotów z inwestycji, to jednak zdecydowanie dużo bardziej bezpieczną. Znów nie chcę tutaj nikogo obrażać, ponieważ to jest rynek krypto, wolna wola. Jeżeli chcesz, jesteś traderem, super, jeżeli jesteś w tym dobry, będziesz zarabiał. Są ludzie, którzy grają na dźwigni, po co masz przechodzić w memy? Jeżeli jesteś faktycznie dobry w tradingu, to dlaczego nie zagrywać po prostu na dźwigni? I już możesz bardzo szybko zobaczyć swoje zyski. Nie musisz czekać, aż kolejny mem wystrzeli. Możesz zagrać jedną dobrą pozycję i po prostu już za chwilę być milionerem. Tych okazji, życiowych okazji, które mają już się nie powtórzyć, na rynku pojawiają się co chwila nowe. I memy nie są nowym przykładem właśnie tego typu zachowań, tego typu inwestycji, które wydają nam się, że są. Najlepszymi możliwymi w tym konkretnym momencie, a to co robimy, po prostu jest złe. Jest to część inwestycji i będziemy tego doświadczać z cyklu na cykl. Kiedy po raz ostatni i przy jakiej cenie kupowałeś bitcoina? Ostatni zakup zrobiłem w sierpniu tego roku, kiedy mieliśmy zjazd na 48 tysięcy dolarów. Mi się udało kupić bitcoina w okolicach 50 tysięcy dolarów na tym dipie, o czym informowałem Was na moim telegramie. Użyłem do tego 30% wszystkich moich stablecoinów przy tamtym zakupie. Ale też po części wtedy kupiłem trochę altcoinów. Był to w dużej mierze Chainlink oraz były to dwa małe zakupy Optymizma oraz Hadery. Jakie są twoje cele, Piotrze, po ewentualnej realizacji zysków, na co je przeznaczysz? I tutaj rozmawialiśmy w sumie o tym już kilkukrotnie. Część środków będę chciał przejść do stablecoinów, część ze sprzedaży moich kryptowalut do stablecoinów później, żeby odkupić coraz więcej bitcoina. Z drugiej strony są to nieruchomości i na obecną chwilę to tyle, jeżeli chodzi o dywersyfikację. Są jeszcze inne cele, które mogę nazwać kaprysami, jednak znów ja tam raczej materialistą nie jestem, nie potrzebuję i nie mam takich, może nawet nie ambicje, nie mam takich absolutnie potrzeb, żeby kupić sobie, nie wiem, Lambo, czy jakieś drogie fury, czy obwiesić się paskami, torebkami Gucci, czy też Louis Vuitton. Są osoby, które kochają modę, które kochają motoryzację, ok, jednak no, ja osobiście ani fanem motoryzacji, ani fanem mody nie jestem. Może jarają mnie nieco stare samochody. Jednym jest takich moich starych marzeń, żeby po prostu kupić sobie jakiegoś grata w cudzysłowie, czyli samochód klasyczny, prawdopodobnie jakiś amerykański, jakiś taki, jakiś muscle car. Jednak wciąż jest to rzecz względnie nieistotna, względem celów moich takich życiowych, które dla siebie postawiłem. I kto wie, być może. Kryptowaluty w tym cyklu pozwolą mi te rzeczy osiągnąć. Jeżeli macie swoje cele, oczywiście trzymam kciuki, po to wszyscy jesteśmy na rynku kryptowalut, żeby pewne rzeczy zrealizować. Wszystko jednak z głową, ponieważ wiele osób przez kryptowaluty po prostu wariuje, wariuje i zapomina, co w życiu jest najważniejsze. Zawsze kaszujesz się do zera, czy zostawiasz jakiś procent bitcoina na nieprzewidziany scenariusz, na przykład bitcoin razy 10. Mój portfel jest podzielony tak, że mam. Część mojego portfela na emeryturę i tego, tej części BTC po prostu nie mam zamiaru ruszać. I już, więc niezależnie jaka będzie cena. No chyba, że faktycznie te, mielibyśmy taką strzałę na 10 milionów dolarów za sztukę, wtedy bym pomyślał o tym. Ale znów raczej nie sądzę, że cena tam dojdzie, a po drugie, po prostu chcę się utrzymać w moich założeń. Mam część na to, aby zagrać pod hossę, pod cykl. Z drugiej strony mam część, że chcę po prostu go zatrzymać. Inaczej sytuacja ma się z altcoinami, ponieważ altcoiny. Generalnie niektóre, patrząc na poprzednie cykle, wyprzedawałem absolutnie do zera, a niektórych nie udało mi się wyprzedać do końca. Jak chociażby w poprzednim cyklu takim projektem był. Matic. Wciąż na obecną chwilę, ja wiem, że często pytacie, właściwie znów każde Q&A, wraca pytanie o Matica Poligona. Ostatnio o tym rozmawialiśmy na przedostatnim Q&A. Od środka Matic ma się względnie dobrze, dane rozwojowe są bardzo dobre, aczkolwiek Matic jest to projekt tak zwany, można powiedzieć już dinozaur na rynku kryptowalut, a że dzisiaj królują memcoiny, no Matic po prostu cenowo ma problemy. Ludzie wychodzą z innych altcoinów, idą w memcoiny. Jest to normalny proces na rynku. Moim jednak zdaniem, Matik finalnie odbije. Wciąż moją pozycję na Matiku mam. Aczkolwiek nie zamierzam Matika dokupować do swojego portfela, ponieważ cena średnia zakupu na obecną chwilę wciąż jest wystarczająco dobra. I tyle. Natomiast wiem, że jest takie przekonanie, żeby zostawiać sobie tak zwane moonbagi. Czyli, jak tutaj w przypadku Bitcoina zapytałeś. Piotr, mamy tutaj bitcoin razy 10. Tak samo zostawiamy, jakby jakiś coin miał odjechać nie wiadomo ile. Wszystko finalnie dalej i tak będzie opierało się o twoje prywatne cele. Przynajmniej ja tak uważam, powinno się opierać o twoje cele, ponieważ jeżeli zostawiamy sobie takiego moonbaga, to zazwyczaj... Nie wiemy po co, nie wiemy ile chcemy z tego wyciągnąć. Prawdopodobnie i tak rynek Ciebie przekona, że ten coin będzie szedł jeszcze, jeszcze dalej, jeszcze wyżej i tak go finalnie nie sprzedasz i będziesz obserwował, jak robi minus 95% w besie. Ja osobiście zrezygnowałem z Moonbagów. Nie uważam, że to jest najlepsza strategia, ponieważ. Za chwilę pojawi się ktoś, kto powie, ja zostawiłem sobie moonbaga na konie X i on faktycznie zrobił razy 100 i mi się to opłaciło. Natomiast w przypadku większości ludzi, patrząc na emocje i patrząc na większość rynku altcoinowego, niestety nie będzie to najlepszą strategią. Ja jestem zdania, żeby jednak keszować się do zera z altów, inaczej u siebie w portfelu, chcę się skreszować do zera z altcoinów, a na długi termin, na obecną chwilę bitcoin i odrobina etera na tym też portfelu leży. I to tyle. Reszta wszystko jest po prostu sell, i później odkupienie większej ilości BTC. Z czasem mój główny cel jest to po prostu posiadanie coraz to większej ilości Satoshi na portfolio. Czy będzie zakaz graja na dźwigniach od stycznia na BYBIT? Regulacje Mika. Z tego co wiem, to regulacje nie mówią nic o tym, że w Polsce stracimy dostęp do. Dźwigni. Natomiast w Polsce handel instrumentami pochodnymi reguluje KNF, i póki co to oni trzymają pieczę nad tym, co będzie się tutaj działo. Nie ma jednoznacznych, bezpośrednich stwierdzeń w tych nowych regulacjach, że dźwignia w Polsce zostanie zakazana. I bardzo dobrze, ponieważ moim zdaniem akurat tutaj nie rozumiem, dlaczego na przykład w Wielkiej Brytanii zakazuje się ugrania na dźwigni ludziom, podczas kiedy na przykład. Jest tam chyba euro milion, ta gra, tak? Ta loteryjna, tak jak u nas duży lotek. Nie rozumiem po prostu różnicy. Prawdopodobnie, może w sumie rozumiem, ponieważ jest to projekt rządowy i nie chcą być może, żeby część kapitału im stamtąd odpłynęła. To jednak, cóż, no tak to wygląda. Jednak odpowiadając na to pytanie, wygląda na to, że w Polsce dźwignia zostanie. Zobaczymy jeszcze co z USDT, ponieważ najprawdopodobniej zobaczymy. Inne pary, które będą coraz bardziej popularne, inne stablecoiny. To jest bardziej prawdopodobny scenariusz, jednak bym się raczej na obecną chwilę o to nie obawiał. Jeżeli tak KNF zdecyduje, jeżeli zrobią jeszcze jakieś zmiany do końca roku, to oczywiście mają do tego prawo i być może to się wydarzy, nie wiem tego, natomiast na tę chwilę, podczas kiedy nagrywam ten materiał, nie ma informacji, które na to by wskazywały. Jaki hot wallet polecasz, jeśli środki z krypto nie przekraczają 20 tysięcy? Złotych. Na początek wpadnijcie na kryptomisję, jest tam darmowe szkolenie i dział znajdźcie sobie o portfelach. Jest tam sporo pytań o hot wallety. Dowiecie się dokładnie, w jaki sposób to działa, abyście mogli świadomie podjąć decyzję o tym, aby faktycznie trzymać jakiekolwiek środki na tych portfelach. Natomiast jeżeli już miałbym trzymać jakieś środki, właściwie trochę mam środków na przykład na MetaMasku, używam MetaMaska właściwie odkąd on powstał, i jeżeli trzymacie się podstawowych zasad bezpieczeństwa, które znów omawiam także w filmach na szkoleniu. Myślę, że małe kwoty nie powinny być problemem. Natomiast czy 20 tysięcy złotych komukolwiek jest to kwota mała czy też duża, sprawa dość subiektywna. Ja osobiście uważam, biorąc pod uwagę, że za trzy można mieć portfel sprzętowy i to bardzo dobry, nie wiem czy jest sens po prostu ryzykować. Zwłaszcza moment w cyklu, w którym jesteśmy. Lub na przykład, jeżeli załóżmy, jeżeli te środki zamierzasz trzymać na kolejne 10 lat, to kolejny element. Na jak długo chcesz trzymać? Jeżeli chcesz sprzedać za tydzień, no to prawdopodobnie nie ma sensu kupić portfela sprzętowego. Natomiast jeżeli chodzi o hot wallety, no raczej korzystajcie, jeżeli już, korzystajcie z tych najbardziej sprawdzonych, które są na rynku po prostu kilka lat. Nie korzystajcie, nie ściągajcie portfeli z nieznanych stron, tylko i wyłącznie u źródła. Straci się te portfele faktycznie ściągać. I tyle. Nawet widzieliśmy akcje na, czy to na sklepie właśnie Androida, czy też na sklepie Apple'a, widzieliśmy aplikacje, które były fejkowe. Więc naprawdę po prostu uważajcie. I tyle. Tutaj zawsze jest ryzyko, jedno z wielu w przypadku portfeli HOT. Natomiast jeżeli zostaniecie przy tych starszych, myślę, że dla małych kwot, zwłaszcza jeżeli działacie w DeFi, to właściwie wtedy jest to bardzo, bardzo wygodne. Natomiast małe kwoty portfele takie jak chociażby właśnie MetaMask, Rabi Wallet, czy Trust Wallet są to portfele w krótkim terminie dla małych kwot godne zaufania. Natomiast 2000 20 złotych moim zdaniem przy tej kwocie zdecydowanie 300 złotych przeznaczyć na portfel to jest po prostu nie kupienie portfela za 300 złotych jest to nierozsądne. Jestem nowy w krypto i chciałbym zapytać gdzie można sprawdzić dane rozwojowe projektów. Tyle o ile w przypadku Bitcoina możesz używać CryptoQuanta, możesz używać Glassnote, możesz używać Look into Bitcoin oraz wielu innych darmowych narzędzi. Tak, w przypadku altcoinów sprawa się nieco komplikuje, jest tych narzędzi nieco mniej. Natomiast są strony, które oferują darmowe i płatne plany, z których możemy korzystać, aby analizować dla siebie wiele różnych altcoinów. I jednymi z których używam jest chociażby Artemis. Idąc dalej, mamy token. Terminal, a jeżeli interesuje Was stricte nisza gamingowa, to koniecznie Footprint Analytics. Są to strony, moim zdaniem, które warto dla siebie śledzić. Mamy tam mnóstwo informacji nie tylko na temat altcoinów, ale chociażby na temat stablecoinów, więc rzeczy, które no, dla każdej osoby na rynku krypto powinny być po prostu przydatne. Czy uważasz, że w Banana Zone branża RWA i AI to będzie moc, a gaming dostanie po dupie? Uważam, że RWA i AI są takie no-brainery, ponieważ widzimy, że gigantyczny kapitał tutaj płynie. Jednak gaming moim zdaniem także będzie miał się dobrze. Tak samo gaming oraz metaverse, ponieważ tutaj także kapitał płynie bardzo duży. Cały czas od VC kapitał płynie gigantyczny w tego typu projekty. I gaming jest też miejscem na rynku krypto, który ma. Najmniejszą barierę wejścia po, o, po memcoinach. Wybaczcie, memcoiny, oczywiście, to jest najmniejszy, największy no brainer na rynku kryptowalut. Nie trzeba ich w ogóle rozumieć. Jeżeli jest ładny kotek w logo, znaczy, że trzeba inwestować. Oczywiście żartuję. Natomiast, jeżeli chodzi o gaming, biorąc pod uwagę technologiczne zawiłości, no to tutaj jest najprościej, ponieważ ludzie umieją grać w grę. I myślę, że biorąc pod uwagę jakość gier, jakie zaczynały się pojawiać, oraz ruch, ponieważ jeżeli wejdziecie sobie na Footprints, Footprints Analytics, znajdziecie tam informacje na temat niszy gamingowej, to ta nisza gamingowa ma się wyśmienicie dobrze, jeszcze nigdy tak się dobrze nie miała. Pomimo tego, że wyceny wcześniej były dużo wyższe, a adopcja była dużo niżej, na obecną chwilę adopcja jest wysoko, ceny są niżej. Więc pytanie, czy przypadkiem nie jest to okazja inwestycyjna, ponieważ ludzie, pamiętajmy, inwestu inwestują głównie emocjonalnie, i jeżeli mówimy o Dobrym wycenieniu projektu, to jeżeli byłeś osobą, która inwestowała pół roku temu, w marcu, w kwietniu roku 2024, w projekty gamingowe, kiedy nie cieszyły się pod kątem adopcji tak dużą popularnością, no to dlaczego miałbyś teraz nie inwestować? Skoro dane wyglądają naprawdę bardzo, bardzo. Ciekawie. Wszystko oczywiście bardzo subiektywne, niektórzy inwestują tylko i wyłącznie pod narrację. Moim zdaniem narracja gamingowa, metawersowa się odpali i uważam, że odpali się także w tej hosie. I jeszcze gaming będzie miał swoje 5 minut. Jaki stablecoin jest najbezpieczniejszy, aby zrealizować zyski z altów po banana zone i by mogły bezpiecznie poczekać do korekty bitcoina w BES-ie, aby za wszystko wejść w BTC? No nie ma czegoś takiego jak najbezpieczniejszy stablecoin. Każdy ma ryzyko dpeg każdy ma ryzyko regulacyjne, każdy ma ryzyko... Przekrętów, które mogą się wydarzyć w danym projekcie, w danym stablecoinie. Więc nie ma czegoś takiego jak bezpieczny stablecoin. Jeżeli mielibyśmy mówić o najbezpieczniejszych spośród tych niepewnych, które tak czy siak cały czas niepewnymi będą, no to wciąż USDT, USDC. Pytanie, czy z USDT po nowym roku będziemy mogli jeszcze w ogóle korzystać. Więc tutaj myślę, że dywersyfikacja będzie tutaj kluczem dla nas. Ponieważ nie ma czegoś takiego jak nieryzykowne altcoiny, tak samo jak nie ma czegoś takiego jak nieryzykowne waluty Fiat. Pytanie z cyklu realizacja zysków. Mając 10 projektów, 5 jest na czerwono, 5 na zielono. W momencie wychodzenia z rynku, wyprzedajesz tylko te na plusie, czy zaciskasz zęby i częściowo sprzedajesz te na stracie, czy trzymasz i czekasz na cele cierpliwie na następny cykl. Historia pokazała, że lepiej mieć poziom na minusie, przy którym jednak będziemy realizować straty na altcoinach przynajmniej wszystko też zależy po jakich cenach kupowałeś jaki jesteś jak dużo kapitału masz wrzucone w kryptowaluty to jednak wiedz że jest to ultra trudne widzimy że krypto zachowuje się na tyle cyklicznie i na tyle równo idą altcoiny za bitcoinem że raczej nie widzimy momentu kiedy bitcoin spada a jakieś altcoiny rosną przez rok to się prawie nie dzieje a to oznacza, że jeżeli faktycznie zrealizowałeś zyski na największych kryptowalutach, na Bitcoinie, na Etherze i widzisz, że po prostu rynek zaczyna lecieć w dół, wskaźniki zaczynają się odpalać wskazując na początek kapitulacji, wtedy myślę, że jest sens po prostu wyjść, chociażby nawet ze stratą na altcoinach. To jednak... Tutaj największą umiejętnością będzie, aby stwierdzić, w jakim momencie w cyklu się znajdujemy. Może się to wydarzyć, to się dzieje cały czas, ponieważ traderów na rynku nie brakuje. Ponieważ jeżeli ustalisz sobie, że przy minus 20% wychodzisz, przy altcoinach, kiedy codziennie mamy takie wahania, może to po prostu być za mało. Ponieważ cena może zjechać o 30% i za chwilę wyjść razy 10 do góry. Widzieliśmy to wielokrotnie. Natomiast. Wychodzenie przy minus 70%, czy ma to wtedy sens? No właśnie, kiedy inwestujemy w altcoiny, tak zmienne aktywa, musimy być świadomi i wziąć na klatę po prostu to ryzyko, że jest to bardzo trudne i kiedy, jeżeli nie sprzedasz na czas lub Twoje altcoiny źle trafisz, będziesz musiał albo z nimi zostać na bardzo długo pierwszy scenariusz albo po prostu zrealizować duże straty na tym projekcie. Więc znów wszystko zależy. Od tego, jaką dla siebie prywatnie strategię pod altcoiny ustalisz. Jeżeli masz zbyt wygórowane oczekiwania od altcoinów i nie wyprzedasz ich na czas, po prostu będziesz musiał wziąć na klatę trzymanie ich długoterminowo i być może twój altcoin nigdy się nie podniesie. Dlatego to ludzie doświadczają, tego ludzie doświadczają z cyklu na cykl, wiele osób tego doświadcza, dlatego też między innymi coraz więcej osób ma coraz więcej bitcoina. Strategia zaciskania zębów i częściowej wyprzedaży może mieć sens pod warunkiem, że z góry ustalisz faktycznie, kiedy to się wydarzy, kiedy będziesz sprzedawać. Jeżeli będzie to decyzja świadoma, przynajmniej odkładasz emocje na bok. Jeżeli będzie moment, kiedy po prostu zobaczysz, że twój coin leci minus 30, minus 40%, a inny rośnie w tym czasie 30% i obudzą się w tobie emocje, żeby tego sprzedać i tamtego kupić, wiedz, że jest to jeden z największych Najbardziej popularnych błędów na rynku kryptowalut. Zapraszam na film 8 błędów krypto moich. Mam też drugi film 8 błędów najczęstszych waszych. Obejrzyj, koniecznie, 16 błędów. Jednym z nich jest właśnie to. Czyli rynek będzie cię przekonywał, że Twoja inwestycja nie jest tak dobra jak decyzja innych. Czyli zagrywka pod tytułem U sąsiada trawa jest bardziej zielona. Tylko wiedz, że jest tak dużo ludzi na rynku krypto. Tak jest dużo różnych kryptowalut, że praktycznie masz to gwarantowane, że się wydarzy, że znajdzie się ktoś, kto ci pokaże prosto w ryj, że twoja inwestycja jest gorsza od inwestycji tej osoby. I finalnie będziesz poddawany takim torturom emocjonalnym, aby pozbyć się twojego coina i przejść w coś innego. Dlatego znów własna strategia, świadomość ryzyk związanych z altcoinami, no jest to klucz dzisiaj na rynku kryptowalut, ponieważ... Mamy do czynienia to jest taką zmiennością, z jaką praktycznie nikt do czynienia nigdy nie miał. A jeżeli chcesz wystartować na rynku kryptowalut, ten materiał pokaże ci jak to zrobić w mniej niż 20 minut. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.